Drugi raz muszę robić recenzję tego noża, którego nienawidzę. Dlaczego? Tego? No, strasznie się z nim nie polubiłem. A ja się zmusiłem do tego, żeby go poużywać. Nie masz wrażenia, że jest taki tępy? Tępy jest, no. Mimo tego, że był ostrzony. Jest taki taki plastikowy nożyk. No, carbon fail. Carbon fail. Nienawidzę cię. Zaanonsujesz tą recenzję cudowną? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, tą recenzję też nagrywamy drugi raz, ale to jest prawdopodobnie moja wina. Dlatego, że już nagrywaliśmy i gdzieś nam wsiąkł materiał. Ja jestem trochę obrażony i sfochowany, że muszę to robić ponownie. Dlaczego jesteś obrażony? No, nie lubisz być celebrytem? Nie, po prostu ten nóż już mnie raz zmęczył i myślałem, że mam to za sobą, a wraca do mnie. Jak laleczka czaki. Jak laleczka czaki. Dobrze, więc zapraszamy was na recenzję noża. To jest... Czekaj, gdzie ja mam ten znowu punkt ostrości? Czekaj. Ryżowy Ganzo. Widzisz ten punkt gdzieś? Nie widzę punktu. Dobra, dobra, zapraszamy was na recenzję. Tu gdzieś, tu. Ganzo F750. Firebird. Dobra, zapraszamy. Firebird F, ile? 750 w wykonaniu Carbon Fail. Carbon Fail. Dobrze, słuchajcie, nożyk dostaliśmy od Banguda albo od Gurbesta. No dobrze, dostaliśmy ten nożyk od naszych skośnych przyjaciół. Na pewno wyskoczy gdzieś logo, jak dowiemy się od kogo? Nie, w opisie będziemy ten. Chyba od Banguda. W opisie wam zamieścimy linka do tego noża, dlatego że nie pamiętamy już nawet go dostaliśmy. Dawno, rok temu. No, nożyk jest... co by tu powiedzieć, no... Technikalia. Tak, dobrze, technikalia. Słuchajcie, stal 440C, lakierowana głownia, Axis Lock. Axis Lock. Znany przez Ganzo G-Lockiem. Tani raper G-Lock. Brzmi jak ksywka słabego rapera. Dwa stalowe linersy, stalowy klips, plastikowy backspacer i okładziny z ala carbonu. Znaczy, oni twierdzą, że to jest carbon. Ja mam wątpliwości, ale jak tak twierdzą. Wygląda, słuchajcie, wygląda jak carbon. Tak naprawdę trzeba było to zeszlifować parę razy i wtedy by było wiadomo, że to jest carbon, nie? Według mnie to nie jest carbon, tylko to jest jakaś mata inna i na pewno nie jest to. No ale dobra. Oni twierdzą, że to jest carbon. Dobrze. No gdyby... Mam do czynienia z carbonem i mam wątpliwość. Nie będziemy się... Przebitki zrobimy, nie będziemy się ten kłócili. Z tym, proszę bardzo, odbija światła jak carbon. Piotr był łaskaw podać przyrządy pomiarowe, więc podajemy wam... Przystępujemy do pomiaru. Przystępujemy do pomiaru, tak, słuchajcie, więc tak, głownia, długość głowni 9 cm. Czyli fajnie w teorii. W teorii fajnie, tak, całość noża, słuchajcie, w teorii 21 cm. Spoko. Grubość? Zaraz podamy, poczekaj, po złożeniu
po złożeniu nożyk ma jakieś 11,5-11,8 cm, a grubość głowni? Pokaż nam. Nie chce mi się połączyć przymiarkę z Bluetoothem, ale... A grubość 3 i... No tak, pi razy oko 3,2, to takie chińskie 3,2. No dobra, ale 3,2 powiedzmy, nie? 3,2 stal 440C, czyli rzekłbym, że taka... Stainless steel, made in China. No, ale taka... Jeżeli coś jest stainless steel i jest z Chin, to z reguły to jest 440. I jak gdyby stal... Taka, można powiedzieć, że troszkę ciutę niby uznawana za lepszą od budżetu. Nie, według mnie nie. Nie? Nie, według mnie nie. No taki... Dużo noży z tego się robi, no, z tej 440C. W ogóle z tych 440 się dużo noży robi, nie? To stania stał. No i bardzo dużo głowni stałych w ogóle, takich, wiesz, takich bardziej budżetowych robi się z tej stali. Walory użytkowe? Znaczy, w ogóle ten nóż, ja go używałem dosyć długo. On jest chamską zżynką z projektu amerykańskiego projektanta. Nie pamiętam jego nazwiska, ale postaram się odszukać i może się gdzieś pojawi na ekranie. Czyli jest to podruba. No, ale to Ganzo ma rzeczywiście kupę własnych projektów. No, ale to jest znowu, to jest kurde chamska podruba, no. No jest, no. Oni niektóre noże potrafią. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś krosowca. Świetnie. No. Do tej recenzji był mi potrzebny krosowiec. Walory użytkowe tej stali są słabe. Ta stal się ślizga. Nie jest super jakaś agresywna, rzekłbym, że jest miernie agresywna. Jeżeli chodzi o... Nie ostrzy się wcale dobrze. Znaczy, ona jest ostra, słuchajcie, bo jeżeli się weźmie teraz ją i tak naprawdę się ten, to ona ostra jest. Nie? No tylko problem polega na tym, że to jak gdyby nie niesie za sobą walorów użytkowych. To znaczy ona... Nie wrzyna się tak chętnie. To znaczy trzeba naprawdę przyłożyć sporo siły, żeby ona dobrze się wrzynała, bo ona tnie, no jak... Większość stali, które jak gdyby kupicie w nożach pozabazarowych, tak, to, no to ona tnie, no tylko że trzeba użyć nieproporcjonalnie dużo siły, żeby ją do tego cięcia zmusić. Ona, jak weźmiecie sobie na przykład, nie wiem, tą V2, kurde, no ona będzie teraz dla mnie wyznacznikiem agresji, jeżeli chodzi o tą z Benchmade'a, nie? Którą ostatnio testowaliśmy. Czy weźmiecie sobie, nie wiem, M390, która jest dobrze zrobiona, czy weźmiecie sobie Neolox D2, tak, czy CPM-154 na przykład, tak, na Marlim, to tamte stale tak naprawdę, jeżeli będziecie ją przesuwali po czymś, co chcecie przesiąść, to one będą wykazywały takie właściwości, że one no, będą się wgryzały w materiał, nie? Tu trzeba przyłożyć naprawdę siły. Bo inaczej się ślizga. Tak, tu trzeba przyłożyć sporo siły, żeby ona cięła, bo inaczej no to ona się, jak nie przyłożycie siły, to ona się nie chce się wgryzać i będzie się ślizgać i koniec, no. I to jest jak gdyby minus. Znaczy to jest główny minus, tak? Tak. Znaczy poza tym, że masz wątpliwości co do karbonu. Tak. Bo tak, kształt. Klasyka. Klasyka, no. Tak. Kształt klasyczny, jak gdyby tutaj nie ma ten. Bardzo fajnie, uważam, jest zrobiona ta rampa. Ona taka trochę jest zerżnięta z... podobna. Ona jest taka trochę zerżnięta z zetek, nie? No. Zetki mają tak często, że na przykład 5-6-2 ma... No. Co masz? Jak sobie weźmiecie i sobie porównacie, tak? No to można, czekajcie, gdzie tu jest ten, ostrość, o, to zobaczycie, że to są tak naprawdę, no takie same rampy, nie? Tu jest, wiesz, w Z-ce ta rampa jest też na wychodzi głowni na i wychodzi na rękojeść i to jest dokładnie... Jest też trochę podniesiona. Jest też trochę podniesiona, jak gdyby tutaj też, no tu jest bardziej podniesiona ta rampa niż w 5-6-6, ale jak gdyby ta sama zasada, bardzo wygodne generalnie rozwiązanie, tak? Tak. Wygodne, spoko rozwiązanie, jeżeli chodzi o użytkowanie, tak? Noż, no wiadomo, no ta fałszywka tutaj to podcięcie takie niby, żeby można było przedłużyć kciuk, żeby to... Spoko, no nawet jeżeli chodzi o kształt, no to wiadomo, że to nie jest ich projekt, tak, zerżnięty, spoko kształt, naprawdę można by było używać, tak? Bardzo ładny pivot. I co ciekawe, się nie starł, nie? Piwocik, słuchajcie, piwocik jest... My zrobimy jakieś przebitki oczywiście do tego. Piwocik jest niebieski, anodyzowany na niebiesko. O ile się nie mylę,
to w środku tego pivota i tak jest torx, więc można to rozkręcić. Więc nie potrzeba jakiegoś fanaberyjnego klucza, tak, do tego. Na przykład na podkładkach. Znaczy nie na łożysku, nie na łożysku. To tak, nie jest na łożysku, tylko jest na podkładkach, więc no, już zaczęliśmy przyzwyczaić, że Chińczycy walą łożyska wszędzie, nie? Tak, nawet no. Do płaszków śniadaniowych, jak ten masz łożysko dodane, a tutaj są przekładki. Ten Axis działa też tak sztywno, znaczy on jest taki, oczywiście nie ma problemu tam z, jak się człowiek przyzwyczai, natomiast ta sprężyna jest taka twarda. No. Poza tym z tego co wiem, z tego co się zdążyliśmy zorientować, to często gęsto jest tak, że Ganzo nie zachowuje standardu, jeżeli chodzi o moc tej sprężyny, nie? W jednych, tak. w jednych modelach. W tym samym modelu może być chodzić lepiej i chodzić gorzej. No, ja czy z nim, bo jak używałem go, to rzeczywiście ta sprężyna, ona teraz już się trochę wyrobiła, ale był taki moment, że jak się naprawdę mocno strzeliło, to ona zaskakiwała w taki... Tak jakby zaskakiwał ten bolec w Axis Locku, że ciężko go było odciągnąć. Odciągnąć. Naprawdę trzeba było przyłożyć siłę. No teraz to, że to chodzi, zostało uzyskane kosztem... Okej, okay. Spoko. Oczywiście do otwierania możecie, jeżeli ktoś się wprawi, tak, to do otwierania nie trzeba używać kołka. Nie ma flipera, ale można spokojnie odciągnąć Axis Locka i go otworzyć, tak. Nie ma problemu. Oczywiście z kołek obustronny, również jest anodyzowany, z niego troszeczkę lakier schodzi, ale też bez dramatu, jeżeli chodzi o ten. Tu ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że ten ruch nad garstkiem to taki nieprofesjonalny. No rzeczywiście, jestem nieprofesjonalny, więc ruszam nad garstkiem. Nauka jeszcze z rata chyba, wiesz, tego ruchu nad garstkiem. Natomiast z jego otwarciem nie ma problemu. Klip stalowy bardzo, bardzo niedybkery, czyli bardzo dupka wystaje z kieszeni. Za to można go przekręcić w pozycję dla prawo i leworęcznych, ale tylko w pozycji tip-up. Tak jest. O, jeżeli chodzi o... Sztywny klips, który można sobie zrobić nim krzywdę, jak się go nosi w kieszeni. Mówisz? No. A, bo on tutaj, miałeś do niego zarzuty, że on jest tutaj za bardzo wyciągnięty do góry, nie? Tak, i przez to, że jest sztywny i dosyć ostro wykończony, no. To można sobie naprawdę ciachnąć sobie rękę. Dobra, tam... okej. Okay. To jest jak gdyby... No wada, no. Wada. Słuchajcie, jeszcze jedną rzeczą, którą, no to jest backspacer, tak. Ja mam takie wrażenie, czy ten, że głownia wali w backspacer. Wali głownia. Głownia tłucze w backspacer, więc w backspacerze jest już nacięcie od głowni, tak. Kolejną rzeczą jest to, że kołek, który jest jak gdyby... Jest stop pin, tak? Stop pin, który jest pomiędzy okładzinami i to też mamy doświadczenia, nie? Że jeżeli jest stop pin zrobiony i głownia nie blokuje się dodatkowo na kołkach, to potrafi się wygiąć. Tak, potrafi się wygiąć. No to jest jak gdyby taki mankament. Przypadłość. Tak, przypadłość, mankament. Mankament w ogóle w chińskich nożach, bo pamiętam, że u kogoś już się ten stop pin, a wiem u kogo się podbił ten stop pin, u Arka. Widziałeś jak fałszywka się schodzi? Każdy z drugiej strony? Krzywo? Krzywo, no. Nie, no jest, generalnie ta głownia też można się było... No to fałszywka się bardzo krzywo schodzi. No. Dramatycznie się krzywo schodzi fałszywka. To patrz, to jest produkcyjnie, czyli coś teoretycznie, co możesz ustawić maszynę i wyskakuje coś, zajebiście powtarzalne. Coś nie dobrze. Pykło, coś nie pykło. No, no ale ile ten już kosztuje, patrzyłeś, pamiętasz? Coś w okolicach 100 zł. No, to dużo, nie? No. Można kupić fajniejsze noże wtedy za te pieniądze. Zdecydowanie. No. I ty pamiętam, że poprzednim razem przy recenzji też była taka konkluzja, że w tych pieniądzach można mieć zdecydowanie fajniejsze. No, to znaczy przede wszystkim ta stal. Jest słaba, tak? Nóż ogólnie chodzi słabo. Ja go, podważając puszkę z farbą, chyba go nawet podgiąłem trochę. Gdzieś? Tak, coś mówiłeś, no, że gdzieś tam coś go tam podgiąłeś. No generalnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o noże, różne noże dostajemy od Chińczyków, tak? Ja nie mówię, że gęziaki, no bo gęziaki to są wszystko podjebki. Więc nie mamy o czym gadać, natomiast po prostu ten nóż jest słaby, no i jeżeli chodzi o to, jeżeli byśmy mieli go mieć w kolekcji,
to po prostu szkoda by mi było kasy na niego wydawać, nie? No. No. Znaczy ogólnie, nawet jeżeli macie do wydania 100 zł na nóż, to... Nie, cały, czas, się... cały czas chyba niepodważalnie, niepobijalny jest dla mnie Land 910, nie? Co prawda niby stal jest ten Sandvik, ja też do niego nie mam jakiegoś... A ja lubię Sandvik. A ja jakoś do niego nie mam ten, nie mam przekonania, ale jak gdyby całkiem nieźle się sprawuje i po pierwsze ten nóż jest, no też podjebka, no ale jak gdyby jest wykonany naprawdę fest i za te same pieniądze można kupić go spokojnie u Chińczyków. Tak. Więc gaziaka F750 ze stali 440C w wykonaniu jak to było? Carbon Fail. Carbon Fail. No, nieważne. Powiem wam szczerze, że darowałbym sobie ten nóż, jeżeli miałbym go kupić za własną kasę. O, taka jest moja, moja opinia niezawisłego recenzenta, nie znającego się na tym, co robi. Tak? Natomiast, umiejącego machać ręką. Tak, umiejącego machać ręką. Ale to takie doświadczenie. Nie, ja jestem zniesmaczony tym nożem. Przepraszam, słabo jest zrobione, kurczę. I... Dać ci worek? Papierową torbę? Coś? Nie. Czy będziesz na ściółkę walił? Walił na ściółkę. Okej, więc jeżeli się zastanawiacie nad tym, czy F750 kupić, to, to poszukajcie sobie coś innego. Natomiast jedno, co jest pewne, to ja nawet tu jechałem, to się zastanawiałem, że za mało u nas folderów jest na kanale. No. Wiesz, bo ostatnio rzeczywiście tych folderów jest praktycznie w ogóle nie ma. Trzeba było to a ja wszystko... mam, kurde, ja mam fajne foldery, no. W ogóle, jeżeli macie jakieś foldery, które, nad którymi się zastanawiacie i chcielibyście, żebyśmy przetestowali, to piszcie w komentarzu, bo też zauważyliśmy, że u nas jest mało folderów. My też się przyzwyczailiśmy ostatnio bardzo, bardzo do głowni stałych, tak, a szczególnie ja, więc mniej folderów jak gdyby przechodzi przez nasze ręce, a chyba by się trochę przydało. Ale ja mam, poczekaj, ja mam tak, G3 Pukko, no. Robione dla Real Steela przez Ostapa. No. Mam Kershaw'a Shuffle, dwójkę. Ja mam Shuffle'a jedynkę. Ty masz Shuffle'a od ciebie jedynkę. Zresztą. Tak. A, i mam Bitchmade'a Mini Freak'a, o. No, to zrobimy trochę recenzji. Stali S30V. To zrobimy troszkę recenzji folderów, bo troszkę rzeczywiście ich zabrakło. I Hermana mam. Też mam. Ale twojego zrecenzowaliśmy, a mojego jeszcze nie. Okay. Myślisz, że dorośliśmy do tej recenzji? Co? Nie wiem, myślisz, że już jesteśmy na tyle półprofesjonalni, że możemy sobie pozwolić na recenzję takiego noża? Napiszcie w komentarzach. Jo. W ogóle odzywajcie się w komentarzach. I do zobaczenia, bo my idziemy teraz sobie... Idziemy teraz rżnąć. Tak. Mamy dwie piły, więc... Ale się narżniemy. Idziemy się narżnąć teraz. Słuchajcie, więc zabieramy aparat w inne miejsce, gdzie mamy jakiś badyl do rżnięcia. I idziemy sobie poużywać Bachko, idziemy sobie poużywać nowego Silki, więc... Formuła 100. Formuła 100, tak, więc do zobaczenia tak jest. W następnych filmach. Pa, pa.